Rodzina jest niezwykle ważna. To w niej dorastamy, rozwijamy się, budujemy pierwsze relacje i zdobywamy bagaż doświadczeń. Dlatego spójrzmy, jakie wyzwania stoją przed naszą rodziną. Rodzina dzisiaj. Jakie stoją przed nią wyzwania? Rodzina nie zawsze wyglądała tak jak dziś. Na przestrzeni lat przeszła przez wiele zmian, które sprawiły, że obecnie przyjęła właśnie taki kształt. Dopiero około 100 lat temu najpopularniejszym modelem rodziny stała się tak zwana rodzina nuklearna, inaczej rodzina dwupokoleniowa, złożona z rodziców i ich dzieci. Według tradycyjnego modelu ojciec spędzał większość dnia w pracy, a matka wraz z dziećmi zajmowała się domem. A jak wygląda model rodziny dziś? Życie w biegu. Coś, co zdecydowanie charakteryzuje nasze czasy, to szybkie tempo życia. W wyniku przemian kulturowych, poszerzenia praw kobiet oraz rozpowszechnienia obowiązku nauki szkolnej, każdy zyskał prawo do rozwoju. Ogólnie zmiany te są zdecydowanie dobre, ale jeśli nie podejdziemy do nich z rozsądkiem, mogą stać się pułapką dla naszych relacji. Członkowie rodziny zaczęli się mijać. Coraz trudniej o wspólny czas na spotkanie czy rozmowę. Mamy coraz więcej obowiązków i dodatkowych zajęć, a coraz mniej czasu dla siebie. W dążeniu do realizowania kariery i zdobywania sukcesów może zabraknąć nam czasu na pielęgnowanie kontaktu z bliskimi. Temu wyzwaniu można jednak sprostać. Dobrym rozwiązaniem może być szukanie wspólnych aktywności, by w miarę możliwości spędzać czas zarówno na rozwoju, jak i z rodziną. Dobrze jest również zaplanować wspólne posiłki lub choć jeden dzień w tygodniu, żeby razem usiąść i porozmawiać. Kolejnym utrudnieniem w budowaniu rodzinnych relacji może być fakt wszechobecności internetu i telefonów. Z roku na rok spędzamy coraz więcej czasu zapatrzeni w ekrany telefonu czy laptopa. Nie ma się zresztą co dziwić. To przestrzeń do kontaktu ze znajomymi, a także niewyczerpane źródło zarówno wiedzy, jak i rozrywki. Jeśli jednak zaczynamy częściej przebywać w sieci niż rozmawiać z bliskimi, może to w dużym stopniu osłabić kontakt między domownikami. Nie oznacza to, że internet i telefony są złe. Nie, szczególnie jeśli potrafimy korzystać z nich w mądry sposób. Można wykorzystać nowoczesne sprzęty do poprawienia komunikacji z bliskimi. Przecież to właśnie one pozwalają nam na porozumiewanie się w dowolnym momencie, mimo dzielących nas kilometrów, czy umożliwiają zorganizowanie wspólnego wieczoru filmowego. Zamiast skupiać się na tym, co zagraża i rozbija rodzinne relacje, skupmy się na tym, co może je wzmocnić. Absolutną podstawą jest rozmowa. Ważna jest otwartość, opisywanie swoich uczuć i nazywanie potrzeb. To właśnie wspólne działania i przegadane tematy łączą, rodzą więź. Niezwykle cennym doświadczeniem są narady rodzinne, w których każdy może wyrazić swoje zdanie i zapoznać się z punktem widzenia innych członków rodziny. Relacje kwitną, kiedy wszyscy czują się ważni i wysłuchani. Istotne jest także wspólne świętowanie różnych okazji i pielęgnowanie rodzinnych tradycji. Pamiętajmy o urodzinach bliskich i rocznicach, ponieważ właśnie dzięki temu mogą poczuć, że nam na nich zależy. Nie ma co się oszukiwać. Czasy się zmieniły i na siłę nie wprowadzimy starych zasad funkcjonowania rodziny. Ale zamiast się na to obrażać, można spróbować zmienić podejście do zmieniającego się świata. Nauczyć babcię korzystać z Messengera i emotek, napisać do mamy SMS-a z pytaniem, co słychać, albo podzielić się z rodzicami zdjęciami czy zabawnym filmikiem, który udało nam się nagrać. Dajcie znać, jak wyglądają Wasze relacje w rodzinie i co w nich cenicie. A jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w subskrypcję i w dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych zapraszamy na stronę odnaleźćsiebie.edu.pl. Do zobaczenia!